Dzień dobry, proszę Państwa. Marsz Niepodległości się jak zwykle przeszedł. I ten, jest sporo osób, bardzo dużo. Więc teraz możemy powiedzieć, że jest teraz spokojnie. To bardzo. Teraz jest konfederacja. Piosenka Konfederacji Barskiej. No. Na razie ten. No jest sporo nas. Marcin, co powiesz? No nie wiem. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie w tym roku, że pan ma. Co? Sporo osób dzisiaj jest. Marsz Niepodległości się udał. Zobaczymy, jak to będzie w tym wszystkim. Ale powiedzieć tak szczerze, teraz jest sporo osób i naprawdę racje są. Dużo młodych kobiet, młodych młodzieży, dużo. Bardzo się cieszymy, że jednak przyszło. Dużo organizacji, bardzo wiele. I wtedy naprawdę można by powiedzieć, że osiągnięcia są. Tutaj nawet ludzie się kochają. Księżyc tak jest. Nasz przyjaciel, no słońce też. Ogromne brawa! Starosielskie Bractwo Śpiewacze! Brawo! I tym akcentem dotarliśmy do końca części oficjalnej. Drodzy Państwo, troszeczkę będę musiał zająć Wam czasu, ponieważ już za chwilę ciąg dalszy występów artystycznych. Potrzebujemy, właściwie technika potrzebuje, zejdę im troszeczkę na bok, nie będę przeszkadzał. Potrzebują, aby się przepiąć, bo już za chwilkę na tej scenie stanie nie kto inny jak Norbert Smoła-Smoliński wraz ze swoim chórem dziecięcym. Naprawdę niesamowite wrażenia. Ćwiczyli od bardzo, bardzo dawna. Ćwiczyli, przygotowywali się po to, aby zaśpiewać dla tych 150 tysięcy osób. Chyba więcej raczej. Jest nas o wiele, wiele więcej. No właśnie. Bo z tej perspektywy lepiej widać. I proszę mi uwierzyć, tam jeszcze dochodzą kolejne. Milion może być, proszę Państwa, jak w 2018. W pewien sposób rozgrzeją swoje gardła przed występem Norberta. Chciałeś coś jeszcze powiedzieć, Marcin? Marcin! I wszyscy razem. Marcin, chciałeś coś jeszcze powiedzieć dla nam, moich widzów? Honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bardzo fajna frekwencja. A pan mówi, jaka jest frekwencja? Dobrze, bardzo dobrze, że pan przeprowadził dzieci. No dobra, będę musiał ten, bo muszę teraz gdzieś jeszcze iść, ale ten. Pojawiają się na scenie. Tymczasem wspomnijmy wszystkich, którzy walczyli na różnych frontach na całym świecie po to, abyśmy my dzisiaj mogli. Bardzo się cieszymy. Bardzo sporo osób jest. Wszyscy przyszli. I chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Dobra. No, więc proszę Państwa, dużo osób jest teraz autokarami już jeżdżą. Bardzo się cieszymy, że dużo przyszło. Ale właśnie, Marcin, gdzie tutaj są faszyści? Gdzie ty ich widziałeś? Nie widziałem w ogóle. No właśnie. Prawdziwi patrioci, prawdziwi Polacy. Myślisz, ile może być osób? Nie wiem, było bardzo dużo ludzi. Nie wiem, ile, ale bardzo dużo. Ja myślę, że milion w 2018 roku. Jest siła, jest power, jest wszystko.
Nawet mamy fajerwerki, proszę Państwa. To jest, traktujmy właśnie Marsz Niepodległości jak takiego Sylwestra właśnie. To było fajnie. No tutaj zwierzątek nie ma, więc wszyscy się, więc zwierzęta się nie boją. Daleko są dosyć, bardzo, bardzo daleko. Jesteśmy na stadionie. Na szczęście się ten... Zobaczymy jak inne marsze, bo w Szczecinie, w Łodzi było, we Wrocławiu chyba będzie, bo to już jest 15, już jest prawie u mnie 17. W Kaliszu, no niestety ten olszański, ale on już, jak on mówił, że to jest święto żydowskie, to mnie tak ciekawi, dlaczego je obchodzi. O, to jest, to nie jest onut, on jest Judasz, Żyd, Jude, kurde, Judegang. Właśnie nic się nie dzieje. Sendecki, kurde, nawet tyle osób nie może dać. A tutaj było nas milion po prostu. Możemy się zorganizować, możemy. Warszawiacy, Polacy, wszyscy się mogą zorganizować. Jesteśmy... Spokój jest. Nie ma żadnych ataków. Wszyscy chodzą grzecznie. Dobra, to u Jerzyka. Pozdrawiamy pana Roberta Bąkiewicza. Dziękujemy za imprezę. Ale wszystkich uczestników też pozdrawiamy, bo ten live... Dobra. Cieszymy się, że tutaj dużo uczestników. Jak pani, co pani sądzi o marszu? Co sądzę o marszu? Tak. No. Troszeczkę irytuje mnie to, że dzisiaj znaczy, że był z nami Antoni Maścierewicz, bo uważam, że to fałszywe. Tak, dla mnie też. Ale, no ale cieszę się, że tu byłam. Było wspaniale. Pani z Warszawy? Tak, jestem z Warszawy. A dużo kobiet młodych było? Jak pani o tym sądzi? Bo ja widzę... Wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz więcej kobiet, bo jestem uczestnikiem już od 6 lat i po prostu widzę, że też koleżanki nawet namawiam, rozmawiam z nimi. To przekonuje po prostu mi się do tego, że to kobiety też uczestniczą. To dobrze, to się cieszymy. Dziękuję. Chce pani pozdrowić kogoś? Chce pani? Tak, pozdrawiam mojego męża, który aktualnie jest za granicą. Dobra, dziękujemy mi. No, już musimy... Ratownicy też nam pomagają na marszu. Młodzi tutaj, młodzież. Tutaj to chyba nie jest metro, nie? To jest... Nie, trzeba przejść tam. Ale zobaczymy, czy... Możemy tak. Jak marsz się podobał? Super. Ale... O dziwo, Sendeckiego nie było. I ten Sendecki by nam zrobił antyreklamę bardziej niż Trzaskowski. A tutaj zrobili, a tutaj nawet, no właśnie na takich imprezach, na takich marszach jest sporo osób. Bardzo się cieszymy, nawet ratownicy przyszli. Straż pożarna nawet. Straż graniczną też widziałem. Dzień dobry, jak pani sądzi o marszu? Dużo przeszło czy jak? Nagrywana jestem? Tak. Artur Puszkarski. Bardzo dużo przyszło. Aha. Bo ja widzę, że tutaj właśnie... Trzeba było. Tak. Dwie nogi skręcone mam. No tak, ale według jak on się nazywa, ten nazistowski euro, ten deputowany? Powiedział, że tutaj marsz faszystów przychodzi. Ja tutaj nie widziałem żadnego... Ale bardzo mieli ci faszyści. Tak, no bardzo, naprawdę. Przesympatyczni. Oby więcej takich. Tak. No jakoś nie ma... Tutaj wszyscy różnie przychodzą. Tak. Nawet o kulach, nawet niepełnosprawny. No, ja mam na przykład... Obowiązek. I tutaj właśnie sporo było. No to gdzie jest właśnie ten faszyzm, bo ja nie widzę. Ja nie mam chorych, ale trzeba było. No tak. No widzicie, dajcie przykład z panią i będzie. Będzie dużo osób. Miłego dnia życzę. Wzajemnie, dzięki za obecność. Dziękujemy. No widzicie. Wszyscy przychodzą. Był chyba nawet pop. Ostrożnie! Chyba coś się stało, ale bardzo się cieszymy. Przechodzimy, jest ten. No dobra, ja muszę kończyć.